Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę zawodnika Dele Alim w IAFC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli tutaj mecz w Carabao Cup. 1/8 finału, będziemy grali z Crystal Palace. Ostatnio w miarę jak przechodziliśmy, to często bardzo przez karne przechodziliśmy do kolejnych rund, więc mam nadzieję, że dzisiaj bez karnych, tylko uda się w miarę tutaj bez problemu awansować. Choć Crystal Palace, jeśli dobrze pamiętam, tutaj u nas w sezonie chyba sobie dobrze radzą, chyba że coś mylę. Nie mylę tutaj właśnie. Crystal Palace jest na drugim miejscu. Więc to nie będzie naprawdę taki łatwy mecz. Może się wydawać, że to może być taki mecz, który nie będzie problemowy dla nas, ale nie będzie to łatwy mecz. Nie będzie to łatwy mecz, bo oni sobie naprawdę bardzo dobrze radzą w tym sezonie. Tak wygląda nasz skład. Tutaj my jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale i tak oczywiście będziemy grali. No i mam nadzieję, że damy radę awansować, choć będzie bardzo ciężko. Pora przechodzić do tego spotkania. I możemy zaczynać mecz z Crystal Palace. Walka o to, kto awansuje do kolejnej rundy. Czy my to będziemy, czy będzie to Crystal Palace? No dowiemy się za chwilkę. Onyango przy piłce. Ostatni odcinek tam, między innymi przegraliśmy w derbach Merseyside. Przegraliśmy Merseyside w derbach Merseyside właśnie przegraliśmy. Oprócz tego przegraliśmy z West Hamem, więc ogólnie no ogólnie jakby nie był najlepszy odcinek. Nie był to najlepszy odcinek, ale tam też chyba wygraliśmy z Bournemouth. Czy nie wiem, nie pamiętam, czy wygraliśmy z Bournemouth, czy nie. No, nie był to ogólnie by najlepszy odcinek, niestety. Ale nie mieliśmy za to znowu też łatwych rywali. To nie tak, że przegraliśmy ze słabymi drużynami. Teraz musimy uważać na Crystal Palace, bo oni atakują. Poulsen. Blok musi być, dobra. Przejęcie na piłki. Piłka do nas. Chciałem do Beto podać, tylko że Beto mi nie wychodzi aż tak ofensywnie, jak liczę na to, żeby tak będzie. A ta piłka jeszcze, dobra, wycofam do tyłu. Podania tutaj dobrze. Tylko musimy właśnie tutaj też schodzić, żeby nie pokazać mi się najlepiej, ale jeszcze piłka tutaj jest. No i prosto pod nogi rywala, niestety. Ślub podaję do... Teraz ślub, znaczy przybił to teraz. On podaje do Mitchella, Tyreek Mitchell. Chyba to jest Tyreek Mitchell. To będzie out dla naszych rywali teraz w 15 minucie tego spotkania. Ozoch. Pulsem przy piłce. Ślub. Dobre przejęcie piłki. No i teraz może to być dla nas okazja. To jest do nas podanie. Ja właśnie nie chciałem, żeby to było podanie do nas. Znaczy chciałem, żeby ten zawodnik biegł dalej przede mną jakby, a on się cofnął do tyłu. Miałem właśnie dostać piłkę, potem ją znowu podać. Taki był plan, a właśnie nie wyszło nic z tego planu, ale teraz... Teraz... Nie, oczywiście, że nie, bo ten z szesnastką musiał mi tą piłkę przeciąć, ale naprawdę tworzymy sobie tę sytuację. To jest dobry znak, tworzymy sobie tę sytuację. Dobra, przejęcie. Aj, Pulse mu zabiera od razu piłkę, dobra. To byłaby bardzo kosztowna strata piłki. Coś czuję, że ta piłka będzie podana prosto pod nogi. Niestety to jest dość przewidywalne, że ci zawodnicy jakby po prostu takie jakby piłki takie same praktycznie grają często, że po prostu no, można niestety przewidzieć, co się może wydarzyć. Czemu do kolei tak wolno biegłeś po tą piłkę? Nie mam pojęcia. Ja bym nie chciał tej piłki zgarnąć. Podałem do Lermy. Ślub. Podałem do Franka? Franca? Nie wiem, nie kojarzę w ogóle zawodnika Franca. Nie wiem, chyba Franca to powinien być, choć nie wiem. Będzie zbyt właśnie wiem, nic o tym zawodniku nie wiem. Ferguson podałem do Lermy. Znowu Ferguson. Dobra, piłka tutaj. Musimy uważać. Strzał przyblokowany. Adam mam piłkę. Dobra, teraz stracę, ale od razu oddajemy im piłkę. Na razie jeszcze się umiemy dobrze bronić, ale nie wiadomo jak to długo potrwa. Lukeba jeszcze szybko. Aj, szkoda bardzo.
Bo tak dosłownie troszeczkę szybciej i może by się udało, no nie wiem, nie wiem. Teraz znowu mamy piłkę, ale na 5 sekund może. No nie, 5 sekund, to jest za dłuższe. Na sekundę mamy naprawdę piłkę. Teraz już chyba się utrzymam na dłużej. W końcu. Piłka może do nas się udała, dobra. Czy do B to ta piłka przejdzie? No nie, bo nasz zawodnik to tak słabo podał, jakby ta piłka poszła tak, jak ja chciałem, czyli troszeczkę mocniej. A wydawało mi się, że na tyle przytrzymałem tą siłę, żeby ta piłka była mocniejsza, to by to się mogło udać. Koniec pierwszej połowy 0-0. I możemy zacząć teraz drugą połowę tego meczu. No jak grać, bo pierwszej połowie wskazuje na to, że to powinna być kolejne karne, no ale nie no. Nie chcę mi się wierzyć, że to będą kolejne znowu karne. Oj, Beto. Jeszcze oddaj przynajmniej ten strzał. I to jest strzał, dobra. Ważne, że właśnie przynajmniej oddał strzał, więc będzie mniej rożny. Jeszcze wygrajmy tą główkę, dobra, udało się. Jestem z tyłu tej w miarę. Przyjęcie strzał i to byłoby zbyt piękne, gdyby się udało. Naprawdę nie rozumiem. Jakby to właśnie nie jest strzałem przeblokowałem. Po prostu mój zawodnik tak słabo strzela. Nie rozumiem naprawdę tego. Rozumiem, że to nie jest jakiś napad, że powinien mieć jakieś super wykończenie, no ale jednak to wykończenie jest po prostu. Ono nie jest dobre, ono jest okropne to wykończenie. Nie wiem, i ogólnie właśnie to wszystko jest te strzały finezyjne. On jakby nie umie finezyjnie wykończyć akcji. Nie wiem czemu, naprawdę. Muszę zawsze jakby. Nie mogę praktycznie finezyjnie uderzać. Myślę, że będę musiał po prostu właśnie nie finezyjnie próbować, bo finezyjnie praktycznie nic się nie udaje. Ducouré. Jeszcze tutaj podać, udało się. Ta akcja jest dobra, tylko właśnie tutaj. To jest Dele i to nie jest gol, bo to było za słabe. Wydawało mi się, że jak zrobię takie jakby kliknięcie w miarę, to jakby no. Będzie też mocne, że może i tak się uda strzelić, ale jednak widocznie nie. Piłka oddana nam za darmo. Troszeczkę w tej połowie podkręciliśmy drugiej tempo na pewno. Lukeba może się wycofać jak chce. Tam jest dużo miejsca tego zawodnika, więc podajemy do niego. Dobrze, pięknie. Mykolenko. Aj, dobra, może. Powiem tak, zamysł był dobry, niestety się nie udało jednak. Przewidzieliśmy tutaj ten ruch tego zawodnika. Aj, miałem właśnie strzelać, nie ukrywam. Ale zobaczyłem, że jednak to się może nie udać, dlatego oddałem tą piłkę i będzie rożny. Miałem parę shot tam zrobić, jak było widać. Ale właśnie pomyślałem sobie, to pewnie nie uda się, więc wolę oddać do kogoś. Teraz power shot w naszym wykonaniu, odbita piłka nam od graczy. Niestety i gola nie ma. Nasz zawodnik jest dość mocno zmęczony. To jest problem, tak? To jest właśnie problem niestety, który się często zdarza, nasza kondycja, bo. No biegam dużo. Po pierwsze muszę biegać dużo, a też ja jestem mam w nawyku, że naprawdę dużo bardzo biegam, dlatego nieważne jakim zawodnikiem nawet jestem, to po prostu biegam dużo, a nawet jak właśnie jestem środkiem pomocnikiem, to tym bardziej czuję, że muszę więcej biegać, a to będzie gol. Nie ma gola. Jakim cudem on tego nie wykończył? Wow, to była ich najlepsza sytuacja w tym meczu i byłem pogodzony już z bramką, ale nie ma bramki, więc gramy dalej. I też no w tym turnieju jesteśmy dalej, bo naprawdę wydaje mi się, że abyśmy to stracili, to nie wiem, czy byśmy. No wydaje mi się, żebyśmy byli poza turniejem w takim sensie, że wątpię, żebyśmy dali radę strzelić tą bramkę wyrównującą. No, dalej nie jest bezpieczny tutaj. Dobra, piłka do Mykolenko. Ja już znowu biegnę, ale jakby nie mogę przestać biegać. Muszę jakby cały tutaj właśnie próbować jakieś robić sytuację Danżuma. No nie będzie nic tak niestety. To jest najgorsze właśnie, że jak się ta piłka taka nie uda, to ja muszę się szybko cofać jakby na środek bardziej, bo troszeczkę widzę sobie naprzód. Mitchell przy piłce. Podaję do Fransa. Dobra, Luke Bam tutaj miejsce i może tutaj właśnie spokojnie rozegrać. Nie ma niestety celnej piłki tutaj w naszym wykonaniu. Ten śliski się też nie udał. Musimy uważać, nie możemy im pozwolić strzelić. No, ale mogą być tutaj problemy dość duże. Jedno dobre podanie może być po nas. No to musimy uważać, tutaj musimy się trzymać. Dobry blok, tylko to właśnie wybijmy. Dobrze się tutaj ustawiliśmy w obronie, dobrze to wybroniliśmy. Tylko tutaj muszą być zawodnicy właśnie do rozegrania tej piłki. Trzymamy
Czy to się potem uda? Udało się, dobra. Tylko właśnie Dukury znowu musi mieć tutaj też inny zawodnik, który zagra na tej akcji. Danżuma, no. Wiedziałem, że to będzie ciężkie, nawet jak ta piłka przejdzie, ale i tak spróbowałem. Jeszcze strzał w naszym wykonaniu. To wykończenie po prostu, no nie wiem, nie wiem. I jeszcze. Naprawdę, zaraz przed karnymi musiałem być zmieniony. Naprawdę, zaraz przed karnymi musiałem być tutaj zmieniony. Najgorzej, naprawdę najgorzej, bo. Bo teraz właśnie będą karne, a. No nie wiem, nasz zawodnik ostatnio kończył dobrze te karne, a to ja właśnie chciałem zostać. Przynajmniej mogę powiedzieć, że jakby, no nie wiem, ja nie zawiniem przynajmniej, bo nie ma takiej sytuacji, że ja nie trafię karnego. A nie ma szans, żebyśmy trzeci raz przeszli przez karne. Czuję, że po prostu musimy się w końcu wyłożyć. Taki jest mój typ, że przegramy to. Danżuma się nie myli, pięknie. Mateta też się tutaj nie myli, no ten na te, a niektóre strzały są po prostu, no perfekcyjne. Garner, James, ale pan możliwie, że za nas wszedł. Kapitalny karny, bo nie przypomnę sobie, żeby Garner był wszedł na boisku. Ślub. Niestety. To najgorsze, też oni zaczynali karne. Unik broni? Nie wiem, czy to był Unik, ale wiemy, że obronił ten strzał. Nie, to nie jest Unik. Nie wiem, czy myślałem, że to jest Unik. Johnstone, to jest Ashley Young. Pierwsza szansa, żeby odpaść. I odpadamy. I to jest to, o czym mówiłem. Nie było szans, żeśmy trzy razy awansowali przez karne. Musieliśmy się w końcu wyłożyć. I to się niestety wydarzyło. Wątpię, że nawet jakbym był, to by się coś zmieniło. Po prostu, bo wydaje mi się, że to jest po prostu nasz los taki, że po prostu, nawet jakbym był na boisku, nic by się nie zmieniło. Po prostu mieliśmy odpaść i odpadliśmy. Teraz będzie mecz z Brighton. Tylko tak, najpierw trening oczywiście. Idziemy w górę dribbling, no to fajnie. Szybkość biegu nie ukrywam, że bardzo chciał, żeby nam poszła w górę, jak najszybciej. Szybkość biegu, celny strzał z daleka, takie rzeczy. Tutaj widzę, że niestety będę zmęczony na ten mecz, no ale będziemy grać. Więc pora na mecz z Brighton. Lana przy piłce teraz, były gracz Liverpoolu. Do Bilego Gilmura. Brighton w rzeczywistości jest naprawdę solidnym zespołem. Zobaczymy, jak sobie tutaj z niej poradzimy. Ansu Fati. Rzutka tutaj. Harrison gra teraz na drugim skrzydle w tym meczu. Piłka do nas. Beto będzie znaleziony, ładnie. Tutaj biegnie w razie czego. Beto jednak nie powinien potrzebować mojej pomocy. To nie jest gol niestety, ajajaj. Co w ogóle strzał? To jest 13, jak nie kojarzę zawodnika z 13. Czy to jest Onana? Nie, to nie może być Onana chyba. Bo mamy Onanę właśnie w zespole. Nie wiem, kto jest 13 zbytnio u nas. Strzał w naszym wykonaniu, czemu nie? Spróbować można było. I będzie teraz jeszcze tutaj piłka. Będziemy jeszcze, oj, najgorzej. Bo właśnie tracimy piłkę i ja tutaj muszę wracać. Z każdym nie wygraliśmy, bo jeszcze była szansa na cokolwiek. Simikas. Mohamed Dahoud. Ashley Young. Wycofam do tyłu, jestem tutaj w razie czego na podanie. Lukeba. Dukure. Podanie do Orsoliniego, który właśnie tutaj fajnie wchodzi, ale potem to podanie z Orsoliniego już jest niecelne. João Pedro. Dobry blok. Jack Harrison. Mykolenko. Jack Harrison. Abdullahi Dukure. Beto. Właśnie z jednej i z drugiej strony zawodnik tam był Brighton. Nie miał zbytnio co zrobić tutaj nasz napastnik. Sufati teraz atakuje. Gracz wypożyczony z Barcelony. Billy Gilmour. Do Tsimikasa. Dobrze, teraz wybita ta piłka przez Blanfueta. Będzie rożny dla naszych rywali w tym momencie.
I to będzie byk od bramki. Dobra, czyli już zagrożenie mija, można tak powiedzieć. Tak, próbowałem to wybić głową i aby to się udało. Może jakaś tam kontra by się udała. Adam Lalana. Dobrze, Mykołenko, ale nie do nas, nie do nas. Niepotrzebnie do nas podawał. Jeszcze dobra piłka, jeszcze... Dobrze, bo niestety nie zawsze ten bliższy tutaj słupek jest pilnowany dobrze, ale tym razem był. To bardzo dobre wieści dla nas. Mamy piłkę, tylko że właśnie jak długo mu trzymamy, to jest pytanie. Wycofajmy do tyłu. Czasami jest mądrze wycofać do tyłu, niż głupio podejść naprzód, więc... Wolę właśnie wycofać do tyłu to. Jack Harrison. Dobrze właśnie mi się tutaj pokazuje. Beto teraz jeszcze piłka do niego. Nie wychodzi to niestety najlepiej. Ale jeszcze tutaj, Dukuraj, dobra. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się tej piłki do mnie z powrotem i potem mnie troszeczkę zagubiło to i próbowałem oddać do tyłu, a nie udało się. Ansu Fati. João Pedro. Simika znowu przy piłce. Wszędzie wrzutka. Będzie wycofanie do tyłu tego podania. To jest dalekie wycofanie do tyłu. Dobra, podanie tutaj. Jeszcze tutaj dobrze to w miarę rozgrywają. Musimy uważać. Musimy uważać właśnie. Tak sobie pomyślałem, że dalej na bliższy właśnie nie powinno być zbytnio problemu, dlatego jakby można powiedzieć, że po części przepuściłem ten strzał. Powolałem, że tam strzelał na bliższy niż tutaj próbował gdzieś do tyłu wycofywać. Mogło być groźniej znacznie. Ale jeszcze będziemy mieć kłopoty. Widziałem to, że to pewnie wpadnie na dalszy, był tam zostawiony ten dalszy słupek. To był słaby strzał i to pewnie nie powinno wpaść, ale niestety wpada Igor, czyli obrońca ich strzela niestety na 1-0, więc Brighton wychodzi na prowadzenie. No niestety. No dobre to było wykończenie, choć wydawało mi się przez to, jak osiłowo jest kopnięte, że może bramkarz sobie poradzić z tą piłką. Jednak niestety nie. To... Co to było? Co to było? 13, kim to jest? Nie jestem pewny, co to jest. Czy to nie jest Onana? Właśnie nie wiem, czy to nie jest Onana. Ale jak można było tak zniszczyć? Ja taką dobrą wrzutkę wrzuciłem. Myślałem, że będzie coś z tego więcej. Niestety w taki sposób kończyłem tą pierwszą połowę, więc teraz pora na drugą. Orsolini, to może i dobra piłka do niego. I to jest dobra piłka do niego. On podaje do... Tutaj Beto i to jest gol. Mamy szybkie wyrównanie. Beto trafia w pierwszej akcji drugiej połowy. No i mamy wyrównanie. I to jest dobry start. To jest bardzo dobry start tej drugiej połowy. Jeszcze nawet w pierwszej mogliśmy strzelić pod koniec. Więc fajnie to jest, że podałem dobrze do Orsoliniego. On potem dobrze wrzucił. A Beto potem świetnie z główki to wykończył. I mamy ponownie remis. No i to mi się podoba. Taka gra mi się podoba. Mamy remis. I jeszcze mamy dużo czasu, żeby potencjalnie nawet ten mecz wygrać. Więc byłoby fajnie to na pewno wygrać. Adam Lalana. Jack Harrison musi tutaj pokazać podanie, tylko właśnie nie zniszczmy tej akcji, dobra. Beto tam jest, czy ja go znajdę tym podaniem? Niestety nie. Niestety nie, ale jeszcze właśnie mamy jakieś, no właśnie, jeszcze możemy ich troszeczkę przypresować i mamy przez to rożny, dobra. Może asysta. Beto ma znowu szansę na bramkę, Beto nad bramką niestety. Miał właśnie ten, miał tą piłkę na głowie, a niestety nie wystawał za dobrze. Ach, strata strasznie prosta. Strasznie prosta ta strata piłki. Soli March. Dobre przejęcie. Teraz podajmy tutaj do naszego pomocnika tej. Do Dukuraj. Teraz właśnie chyba Onana. Będę mówił, że chyba to jest Onana, bo nie jestem właśnie pewien. Ale to jest chyba Onana. Ktokolwiek jesteś, szybko wstawaj. A dobra, jest faul. Dobra, miałem mówić, że szybko wstawaj, bo myślałem, że nie ma faulu na początku. Może dam piłkę tutaj. Właśnie, podamy tutaj do Ashley'ego Younga. Ashley Young naprzód może.
Jeszcze to się udało podać do Orsoliniego. Orsolini do Beto, do Kurej. Aj, jakby ta piłka przeszła tam jakimś cudem do nas. Ajajaj, byłoby naprawdę pięknie, jakbyśmy mogli tam strzelić bramkę. Billy Gilmour. Jack Harrison. Abdoulaye Doucouré. Aj, prawie straciłem piłkę. Jestem możliwe, że byłem faulowany. Beto. Tylko boję się właśnie, że to dobre. Jeszcze Harrison jednak biegnie. Podaj do Mikołajenko może. Właśnie to jest ten problem z nimi. To jest z nimi ogromny problem. Że oni naprawdę czasami nie myślą za dobrze, bo myślą za bardzo o tym ataku. Zamiast właśnie podejść gdzieś do tyłu, ale mądrze to zrobić. To nim za, jakby, nie wiem, tak jakby mają tak są uparci, że muszą pójść na ten przód i no muszą atakować. Zamiast czasami się cofnąć, czasami trzeba się cofnąć. Czasami trzeba zrobić jeden krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki naprzód, jakby można powiedzieć, więc no trzeba się cofnąć czasami do tyłu, a nie może tak non-stop atak, atak. Nawet jak właśnie nawet widać, że tam jest ciężko, żeby był atak, ale oni i tak to próbują robić. Ciężko się, żeby tam potencjalnie strzelić, a oni i tak próbują, a to jest strzał na bramko. Będzie wykład bramki. Jeszcze tam powalczmy, ale piłka niestety dla naszych rywali. Soli March. Pascal Gross teraz. Pascal Gross chyba, nie Gross. Gross chyba. Podajemy do Mikolenko. Piłka dla nas. No, szansa jakaś na akcję jakąś jest. Wow, ależ to stracimy strasznie prosto, naprawdę. Strasznie, strasznie prosta strata, która kończy się na szczęście bramką. Nasz bramkarz się zachował kapitalnie tutaj. Nie wybijem tej piłki, nie wybijem niestety. Piłka jeszcze się ode mnie odbija. Tam zrobiłem bardzo bezmyślny wślizg, w sumie, jak tak teraz sobie na tym myślę. Dobra. W dłoniach z naszego bramkarza, ta piłka naszego bramkarza. Pytanie może do nas. Naprzód, naprzód teraz. Ashley Young. Ona na naprzód, tylko do właśnie do Kure. Nie do Kure, a tutaj Garner już w sumie widzę. Oby nie było spalonego. Był! Czemu? Nie umiesz utrzymać tej linii, naprawdę. Mój błąd też po części, wiadomo, bo ja nie powinienem. Naprawdę wydawało mi się. Nie wiem, z jakiegoś mojego, może tak powiedzieć, nie wiem, z mojego punktu widzenia wydawało mi się, że jednak nie jest może spalonym, a był. Dobra, Beto. Danżuma tutaj wchodzi, do niego to miało być, przecież kierowałem do niego, teraz. Teraz już idzie do Danżumy piłka. Czy miał do kogo tam podać, Beto, no gola nie będzie. Jeszcze tam próbuje podać. Jeszcze strzał, gola nie ma, będzie rożny jeszcze. A jest strzał i to jest gol, nasza bramka w ostatniej akcji meczu. To jest bramka zwycięska w ostatniej akcji. Przez chwilę myślałem, że ten strzał był nad bramką albo gdzieś koło bramki, a to jest gol Dele Alliego w ostatniej akcji meczu na zwycięstwo. Takie momenty są no, legendarne po prostu, bo nie każdy może, nawet najlepsi zawodnicy na świecie mogą się nie pochwalić czymś takim, że mogli strzelić bramkę w ostatniej akcji na zwycięstwo, a Dele Alli to właśnie zrobił i mamy zwycięstwo. Dele Alli zapewnia 3 punkty Brighton po tej pięknej główce. Mega, naprawdę, mega, mega moment. Najlepszy nasz moment tutaj dotychczas w karierze. Bramka ostatniej akcji na zwycięstwo. No przepiękne, po prostu przepiękne. O taki moment naprawdę się marzy. O takich momentach, żeby strzelić takie bramki. W takich momentach to się marzy. Kolejny mecz z Crystal Palace. Tym razem to będzie mecz ligowy. Tym razem to będzie mecz ligowy. Zrobiłem sobie trening. Idziemy w górę pod... Nie, strzał z daleka i w ślizgiem poszły w górę, jak dobrze widzę, tak? Tak, strzał z daleka i w ślizgiem poszły w górę. To strzał z daleka mnie bardzo cieszy, że poszłem w górę. No a teraz właśnie ten mecz z Crystal Palace. Drużyna, która jest oczywiście wyżej od nas w tabeli. My troszeczkę jesteśmy już mniej zmęczeni, ale dalej jesteśmy zmęczeni. Pora na ten mecz z Crystal Palace. I będziemy mogli zaczynać. A więc mecz Everton Crystal Palace. Możemy zaczynać w tym momencie. Crystal Palace zaczynam.
Podałem do Nathaniela Kleina. Nathaniel Klein. Ducourey. Fransa tutaj. No, Krystal nas pokonał po karny, więc jakby w 90 minutach nie daje rady nas pokonać, ale po karny nas pokonali. Więc no jednak pokonali nas, za to fajnie byłoby się zrewanżować. Podałem do Aju. Nie wiem, to jest Jordan czy Andrew, bo jest chyba dwóch ich, tych braci Aju. To jest chyba, nie wiem, co to jest, czy Andrew, to jest Jordan. Dobre podanie. I to jest świetna interwencja, pięknie, 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 naprawdę pięknie. To była bardzo ciężka sytuacja. To była taka sytuacja, w której naprawdę nie byłbym w ogóle zły, abyśmy stracili bramkę na bramkarza, przynajmniej nie byłbym zły. Arsenal już dawno powinien dostać piłkę. Orsolini. Każdy nie podał do Beto i potem do mnie piłka, to było takie małe marzenie moje. Jeszcze nie pomyślałem mądrze, że powinien Beto jakby kazać, tam sugerować, żeby podał. Beto mógł tam przejąć tą piłkę, liczyłem, że przejmę piłkę. Ja sobie troszeczkę powolutku, ale wracam. Powinienem szybciej wracać, chcę jednak uważać ten pasek kondycji, teraz mogę troszeczkę przyspieszyć. Myślałem, że mu przejąłem piłkę, ale jeszcze mam piłkę, nasi rywale. Kolejny blok, kolejny raz jednak mam piłkę cały czas. Teraz, dobra. Teraz przejmuję piłkę w końcu. Jestem z tyłu, bo naprawdę czego na podanie. A i to było kompletnie źle rozegrane. Pięknie, ale nie, to kółko miałby być, jakby tam walczyłem o piłkę, kliknąłem parę razy i nie chciałem, żeby to było strzał, oczywiście, no przecież by to było wiadomo. Dobrze, to są takie mety, które bardzo nie lubię, jakby zawodnik powinien mieć jednak swój rozum, że jakby jak każe mu strzelić z połowy, to że nie będzie tak robił, jak nie ma do tego okazji, a on właśnie niestety, jakby, to mu powiem tak jak rozkaz jakiś, to nie wiem, naprawdę. A czasami jest najgorzej, jak oni się, czasami zdarza się, że jak coś chce, to nie posłucha na przykład i za późno coś zrobią. A to oczywiście w takich głupich sytuacjach, to nawet przy przypadku, jak mu coś zasugeruje, to od razu to zrobi. Świetna piłka tutaj. Dobra. Abdullah Ducouré, Mykolenko. Jack Harrison. Mykolenko. Mykolenko nie da rady tutaj dalej z tą piłką przejść. Aju przy piłce. Aju podaje do Fransy tutaj, Fransa. Podaje do... czy tam Fransa? Nie wiem naprawdę, to jest takie nazwisko, które właśnie... Po pierwsze musiałbym wiedzieć skąd on jest, żeby wiedzieć właśnie w miarę jak to się wymawia, bo w różnych krajach różnie się niektóre wymawia. Na przykład wiadomo, że jakby jak patrzycie na jakieś nazwisko, na przykład Javi dzisiaj, to normalnie się mówi Ha przed czasami, a przed jak właśnie popatrzymy, że on jest z Hiszpanii przed, no to wiadomo, że to H jest jakby nie ma, jakby można tak powiedzieć. Na przykład jak wiem, jak dobrze, na przykład jak jest Łezka przed ten zespół, to ma H właśnie na początku. Podanie może do nas? Dobra, może też być do tego podanie. To może być szansa, to jest strzał, to jest jednak dobra interwencja Deana Hendersona. Czy tak w ogóle Dean Henderson tutaj broni w meczu ligowym, a Sam Johnstone broni w meczu pucharowym. Ach, tutaj myślałem, że przejmiemy też piłkę. Znaleźli jednak to miejsce, tą lukę znaleźli jakąś, żeby podać dobrze. Ducouré. Orsolini. Koniec pierwszej połowy. Nie jest najgorzej, bo jednak musimy cały czas pamiętać, że to nie jest zespół gorszy od nas. To jest lepszy zespół od nas w tym sezonie, dlatego taki jakby remis, można powiedzieć, potencjalny na Selhurst Park nie byłby najgorszym wynikiem. Na pewno nie byłby najgorszym wynikiem. Tylko do Orsoliniego tutaj na początek. Znowu tutaj dopadam do Orsoliniego. Dobrze rozegrana akcja dwójkowa. Beto jeszcze wrzuca, oj, za mocno zdecydowanie. Będzie dla naszych rywali. Aju podaje tutaj do kolejnego zawodnika Crystal Palace, Lerma oczywiście. Miałem piłkę, ale właśnie nie mam niestety nawet sekundy praktycznie tutaj i od razu stracę piłkę, bo nie zdecydowałem się na nic.
A, i ten wślizg byłby taki dobry, a najgorsze właśnie, że nie ma tego wślizgu, więc mam troszeczkę tutaj więcej miejsca niż powinni mieć. Bramkarz dobrze interweniuje, kapitalnie interweniuje. Dobra, teraz właśnie potencjalnie piłka może do nas. A, dobra, mam piłkę. Orsolini jednak teraz właśnie to już było niedobre podanie. To już do Orsoliniego podanie, bo niedobre, bo już teraz pokończy, można tak powiedzieć. Do Kurej. Ajajaj, no ta piłka musi być podana wcześniej. Ja tam wbiegam, nie chciałem prosić, bo myślałem, że nie poda, ale nie podał mi niestety. Ponownie Crystal Palace atakuje. Pulsen. Wycofam do tyłu. Jestem tutaj właśnie na potencjalną piłkę. Beto. Orsolini. Podaję właśnie do tyłu. No. To jest to, o czym mówię. Jak przedprzedaj im kliknę, żeby strzelili ze środka, to strzelają to bez namysłu. A jak im tutaj poproszę o piłkę, to czekają. No, nie rozumiem naprawdę, co oni mają w tych głowach. Czasami to też jest naprawdę dla mnie magia. Jakaś czarna magia, co miałem w głowie czasami. Dobrze, Ashley Young. Orsolini. Mam piłkę jeszcze Doucouré. Może Doucouré, albo dobra, może nie musi Doucouré strzelać, jeszcze Beto. Jeszcze teraz Doucouré. Jeszcze ktoś nie odda ten strzał w końcu. Nikt nie odda tego strzału na czas. Nikt nie odda tego strzału w tym momencie, jak nie jest przed nim jakiś zawodnik. Tylko zawsze oddadzą ten strzał wtedy troszeczkę jakby jest za późno, albo za wcześnie. Będzie out chyba dla naszej rywali? Tak, dla naszej rywali będzie out. Podanie tutaj, musimy uważać. O właśnie, tutaj jest dobra piłka niestety. Uwaga na te, o właśnie, podanie wiedziałem. A dobra, nie ma bramki. Ponownie, aż bramkarz jest naprawdę, nie wiem co dzisiaj nasz bramkarz robi, ale jest po prostu niesamowite. Jakim cudem on wybrał te niektóre akcje. Chyba 3 razy w tym meczu gdzieś miałem takie momenty, w którym się pochodziłem, że już straciliśmy bramkę. Czy ta piłka jest dobra? Ta piłka nie jest dobra. Pulsen przyblokowany jego strzał. Jeszcze ten strzał przyblokowany. Jeszcze Pulsen. Jeszcze przyblokowany ten strzał. Musimy naprawdę się ostro bronić teraz. Ashley Young powinien przycisnąć tego zawodnika. Aż ta dobra piłka tutaj. Strzał przyblokowany. Bramkarz powinien wyjść. Właśnie to dobrze robi. Dobra. Powiem tak. Tak już mówiłem. Crystal Palace to jest zespół wyżej od nas tabeli. Musimy o tym pamiętać, dlatego remis z nimi to nie jest zły wynik. Naprawdę, remis z nimi to nie jest wcale zły wynik. I kończyłem właśnie takim wynikiem ten mecz. Kolejne spotkanie będzie z United. No to będzie duży, duży mecz. A to będzie oczywiście mecz w następnym odcinku. I też ten odcinek nagrywam 23 grudnia, ale będzie opublikowany 24 grudnia, więc w sumie myślę, że mogę oczywiście złożyć życzenia świąteczne dla wszystkich oczywiście, którzy oglądają ten kanał. Nie dla tylko tych, którzy oglądają tę serię oczywiście, ale dla wszystkich ogólnie na kanale, wiadomo. Będzie też osobny post od tego, no ale i tak, oprócz tego osobnego postu na pewno chciałem wam życzyć wszystkim, żeby te święta oczywiście były wesołe, radosne. No i w sumie, krótko mówiąc, nie chcę za dużo przedłużać, wesołe, radosne i po prostu jak najlepsze i żebyście mieli też jak najlepsze prezenty pod oczywiście choinką, więc, ale najważniejsze oczywiście tak, żeby te święta były wesołe i radosne i spędzone oczywiście w miłym gronie. Dzięki wam też za oglądanie tego oczywiście odcinka, no i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!